14 stycznia 2019 roku zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Zginął wskutek odniesionych ran, które na scenie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zadał człowiek uzbrojony w nóż. Rano przechodziliśmy obok tej sceny z całą rodziną, udając się na urodzinowy obiad naszej córki. Kilka godzin później dokonano na niej morderstwa prezydenta. Nasze miasto Gdańsk dotknęła wielka tragedia. Zginął jego prezydent, który otrzymał od mieszkańców mandat na kolejne 5 lat. Miał 53 lata. Brakuje słów, żeby wyrazić szok, żal, smutek czy gniew. Chciałbym wyrazić najgłębsze wyrazy współczucia najbliższej rodzinie prezydenta Pawła Adamowicza, żonie oraz córkom. Niech dobry Bóg będzie waszym pocieszeniem, nadzieją i otrze wasze łzy. Niektóre osoby z różnych stron barykady debaty politycznej już zaczęły się przerzucać wzajemnymi oskarżeniami, które nie tylko nie są na miejscu, ale są zupełnie bezsensowne. Świętej pamięci Paweł Adamowicz pod wieloma względami daleki był od tego, jak Biblia postrzega rolę osoby rządzącej, lecz dla nas, dla wszystkich gdańszczan, jest to czas smutku, ciszy i płaczu z płaczącymi. Został zamordowany gospodarz naszego miasta. Tysiące ludzi dobrej woli woła o pokój, o powstrzymanie spirali nienawiści, wzajemnych oskarżeń. Jednak w świecie, gdzie nie ma miejsca dla Boga, nie będzie pokoju. Nie będzie pokoju między narodami, nie będzie pokoju między mieszkańcami miast i wsi. Nie będzie pokoju między bliźnimi i braćmi. W świecie, gdzie człowiek chce budować pokojową wieżę Babel, ale bez Boga, zawsze będzie nienawiść i zło. Od czasów Kaina, który przelał krew swojego brata Abla, człowiek podnosi pięść i ostrze noża przeciwko bratu, przeciwko swojemu bliźniemu. Historia świata to historia grzechu, ale też obietnicy jego kresu. W świecie bez Boga człowiek nie jest w stanie przebaczać, brać uchybień innych na siebie, nie jest w stanie dobrem zwyciężać zła. W świecie bez Boga brat widzi źdźbło wokół brata, a nie belkę we własnym oku. I człowiek nie chce pokoju. Człowiek bez Boga nienawidzi pokoju, ponieważ pokój kosztuje. Poświęcenie, uniżenie, przebaczenie, odwagę, łaskę, a niekiedy milczenie. Bóg w Księdze Izajasza mówi, nie mają pokoju bezbożni. I w rzeczywistości jest tylko jedna droga do pokoju i końca waśni, przemocy, nienawiści, przelewu krwi. A jest nim Książę Pokoju, Jezus Chrystus. Bóg w Księdze Izajasza zapowiada czas Jego przyjścia słowami, albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu i nazwą Go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w Jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Nie tak dawno świętowaliśmy przyjście Chrystusa na świat i nie jest to bynajmniej baśń, która ma na celu jedynie ubarwić nasze miasta światłami, świątecznym wystrojem, a nasze domy rodzinnymi spotkaniami przy stole. Jest to historia, która wydarzyła się naprawdę. Jezus przyszedł na świat. Przyszedł tak blisko, jak tylko blisko może być Bóg człowieka i przyszedł, żeby zniszczyć zło, diabła, śmierć, nienawiść między ludźmi. Przyszedł zaprowadzić trwały pokój, trwałą radość i życie, które się nie kończy. Jezus powiedział w Ewangelii Jana, jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jezus przekroczył śmierć, dlatego mówiąc o sensie, gdzie sens trudno jest dostrzec,
Nie potrafimy o niej mówić inaczej, jak tylko w odniesieniu do Niego i tego, co uczynił. Potrzebujemy, żeby ktoś nas zapewnił, że to, co wydarzyło się w Gdańsku, ma sens, że to nie jest koniec, że to nie jest triumf zła i nienawiści i że ich czas w rzeczywistości minie. Minie okres, kiedy bezbożność podnosi ręce i ostrza w geście triumfu. Minie czas, gdy obok pszenicy będzie rósł konkol. Minie czas, gdy bezbożność sądzi, że będzie mogła wiecznie tańczyć na bankietach. Przyszedł bowiem Książę Pokoju, aby zniszczyć zło i ustanowić Jego, a nie nasze królestwo. Jego przybycie na świat oznacza kres każdego królestwa Heroda i stylu życia, którego przejawem jest zbrodnia na człowieku. Czynem, słowami, postawą, myślami. Na krzyżu został zamordowany król wszechświata. I on udał się tam, żeby przynieść pojednanie każdemu z nas z Bogiem i bliźnim. I swoje dzieło przypieczętował nie cudzą, ale własną krwią i modlitwą, kiedy wisiał na krzyżu, o swoich oprawców, wybaczając im. Gdy człowiek oznajmia: ty musisz umrzeć zamiast mnie, Bóg odpowiada: ja umrę zamiast ciebie. Owszem, wołajmy o zgodę, wołajmy o kres nienawiści, ale zacznijmy od siebie. Zacznijmy od zaufania temu, który przynosi trwały pokój, nie tylko między nami, ale i w nas. A jego początkiem jest pokój z Bogiem, który mamy przez wiarę w Chrystusa, który umarł w miejsce bezbożnych. On obiecuje, że otrze wszelką łzę z oczu tych, którzy mu zaufali. Nie będzie już śmierci, nie będzie już krzyku, smutku, bólu ani mozołu, a przyczyną jest obecność Boga między ludźmi. Jan mówi: i usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich. Śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedzi na tronie: oto wszystko nowym czynię. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian 13:11 mówi: w końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pokój duszy Pawła Adamowicza i pokój ludziom dobrej woli.